Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Ewa Ledzińska, w Domu Kultury Zacisze prowadzę zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy i dlatego proponuję, byśmy namalowali wielkanocnego króliczka. Potrzebujemy do tego papier akwarelowy, trochę farb, pędzelki, może nawet kredki akwarelowe, paletkę na farby i wodę. Króliczek gotowy, naszkicowałam go sobie troszeczkę wcześniej. Dla wszystkich chętnych będzie do pobrania z naszej strony internetowej i zachęcam do wspólnego malowania. W zasadzie malujemy go niewielką ilością farb. Potrzebujemy koloru niebieskiego, różowego, dwóch odcieni brązu. Zaczniemy może od namalowania wnętrza uszu i tych elementów, które są różowe w króliczku, mianowicie stóp królika. Zaczniemy może od uszu. Królik będzie miał różowe wnętrze uszu, będzie weselszy przez to. Różowy to mój ulubiony kolor. I tutaj piętki i paluszki króliczka. Tych warstw farby nałożymy jeszcze przynajmniej dwie, ale w międzyczasie możemy przejść do koloru niebieskiego. Niebieski ma być mocno rozwodniony albo bardzo jasny. Ja mam akurat na swojej palecie taki bardzo jasny niebieski. I ten niebieski kolor będzie tym niebieskim kolorem namalowane futerko królika. Może nie zupełnie całe, tylko te miejsca, które są troszeczkę dalej, nie w centrum, czyli nie na samym czole królika, tylko jak gdyby troszeczkę głębiej. Wówczas będziemy mieli wrażenie perspektywy, czyli wypukłości naszego króliczka. Będzie bardziej okrągły. To samo na łapkach. Na razie może nie za bardzo ten kolor jest widoczny, ale w międzyczasie będzie go coraz mocniej widać. Potrzebujemy troszeczkę brązowej farby po to, by ciemniejsze miejsca, takie, które są bardzo głęboko, gdzieś tutaj ponad jajeczkiem, na którym króliczek się opiera, wzmocnić. Tam jest po prostu ciemniej. Zmienię może teraz pędzelek na nieco cieńszy, bo musimy namalować króliczkowi uśmiech, wnętrze jego pyszczka. Będzie tutaj troszeczkę ciemniej. Pamiętajmy, żeby zostawić króliczkowi białe ząbki. W tym miejscu zupełnie nie malujemy. Biała farba to biel naszej kartki. Ząbki widać. Dołożymy troszkę jaśniejszej farby, żeby ten uśmiech królika był trochę cieplejszy. Jeszcze wrócimy do futerka, ale na chwileczkę przenieśmy się do noska. Nosek też jest różowy, zapomniałyśmy.
Zapomniałam o nim. Zostawiłam tutaj taki maleńki blik, czyli takie światełko na tym nosku. Króliczek. Tutaj potrzebujemy troszkę ciemniejszej farby. Jego nosek się świeci. I ten niezamalowany fragment noska sugeruje, że to światełko się tam właśnie w tym miejscu odbija. Teraz możemy jeszcze wrócić do wnętrza naszych uszu. Wzmocnimy troszeczkę ten kolor. Pierwsza warstwa farby najczęściej wnika głęboko w kartkę, dlatego też niejednokrotnie, kiedy zaczyna kartka, akurat ta farba wysychać, musimy troszeczkę, jak gdyby ten kolor wzmocnić. To też właśnie robię. Już mocniej to widać. To samo z piętkami i z paluszkami. Farby w zasadzie, jak widzicie, nie zużywamy zbyt wiele. Ma to być delikatny rysunek. Farba powinna być naprawdę mocno rozwodniona. No dobrze, teraz idziemy sobie do oczu. Malujemy oczka. Potrzebujemy troszkę błękitnej farby. Może za mocno. Troszkę brązowej. Omijamy te białe punkciki, które zaznaczyłam na rysunku. To będą takie właśnie bliki już tym razem w oczkach, czyli też takie światełko. Troszeczkę mocniej, żeby było to wyraźniej widać. No i króliczek już na nas patrzy. Później jeszcze możemy to troszeczkę wzmocnić. Jeszcze raz wrócimy do puterka. Wzmocnimy go troszeczkę. Troszeczkę za delikatnie jest jeszcze. Pyszczek króliczka jest bardziej biały i tak go zostawimy, leciutko wzmocnimy tylko krawędzie naszego futerka, tutaj takie troszkę błękitem, później jeszcze odrobinkę brązem, ale nie za mocno, delikatnie. Nasz króliczek troszkę się wstydzi, może zrobimy mu małe różowe policzki. On jest uśmiechnięty, ale troszkę zawstydzony może.
dzisiejszym występem, podobnie jak ja. No i jak? Jeszcze troszeczkę cienia w inne partie futerka naszego królika. Za chwileczkę będzie gotowy. Oczywiście, jeśli uważacie, że króliczek powinien być mocniej namalowany, zawsze możecie to zrobić. Możecie użyć również kredek akwarelowych, wtedy kiedy wasz szkic wydaje się zbyt delikatnie namalowany. Ja specjalnie obrysowałam tego króliczka dosyć mocno ołówkiem, tak żeby był bardziej widoczny. Na co dzień jednak nie używam aż tak mocno ołówka. I wówczas możemy sobie pomóc troszeczkę kredkami akwarelowymi. Tu mam kolor niebieski i na przykład w takim miejscu przy oczkach mogę ten kolor ołówka nakryć kredką akwarelową. Będzie to lepiej może wyglądało. To samo tutaj. To wszystko zależy od tego, jak sami sobie to zaplanujecie. Jeszcze musimy pomalować jajeczko naszego królika. On się na nim pięknie opiera. Tu już zależy od waszej wyobraźni. Ja namaluję go w jednym kolorze, ale postaram się namalować go tak, żeby był bardzo wypukły. Użyję takiego jasnego koloru, ale brązowego. Tak mniej więcej wyglądają nasze jajeczka po ugotowaniu w łupinkach cebuli. U mnie w domu już od miesiąca zbieramy łupinki do tego celu. U mnie wszystkie jajeczka są właśnie w tym kolorze. Później wydrapujemy na nim wzory. Robimy to całą rodziną. Dlatego też jajeczko, które maluję, jest takie jak u mnie w domu. W zasadzie obrazek już jest gotowy, powinien nam przeschnąć. Możemy go za chwileczkę oprawić. Jeżeli uważacie, że wymaga wzmocnień chociażby kontur króliczka, możecie to robić to sami. Ja za każdym razem maluję troszeczkę inaczej. Nie musi to być tak, jak wcześniej malowałam. Chociaż może spróbujemy troszeczkę jeszcze wzmocnić cień tutaj pod szyjką naszego króliczka. Możemy to zrobić zupełnie kredką. Wcale nie musi to być farba. Kredka nam się później delikatnie rozpuści, jeśli użyjemy wody. Ci, którzy już używali kredek akwarelowych, wiedzą, że to jest możliwe. Możemy zrobić wzorek również na naszym jajeczku. Ja już tego wzorku robić nie będę, ale was zachęcam do własnych pomysłów. Zobaczcie, jak to działa, kiedy użyjemy wilgotnego pędzelka. O, mój cień się nawet zrobił lekko różowy na tle tego niebieskiego, ale może to tylko takie złudzenie. Ten różowy tutaj pasuje. Gotowy obrazek możemy oprawić w ramkę albo też
Wystarczy, jak użyjemy do tego celu kartkę papieru. Nasz króliczek na różowym tle będzie się tak prezentował. Możemy go oprawić w ramkę. Będziemy mieli taki fajny obrazek. Ja zwykle przed świętami przygotowuję kartki, które są, mają również inne motywy. Te są akurat z motywem jaja ozdobionego, dosyć misternie, jak koronka. Ale też kartki z motywami budzącej się wiosny, bratki, forsycja. Mam nadzieję, że podobały się Wam dzisiejsze zajęcia. Liczę, że jest to źródło mnóstwa inspiracji do własnych kartek. Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt i mnóstwa czasu, może na spacery, może właśnie na malowanie. Do zobaczenia przy następnej okazji.